Witam wszystkich. Ja chcę teraz zapisać wideo o tym, jak wygląda moje życie teraz w Niemczech. Jak załatwiają się sprawy w Niemczech. Opowieść moja o tym, że mam teraz bardzo wielki problem z moimi sąsiadami. A jedna z moich sąsiadek znalazła sobie psa. Ten pies mieszka tutaj u mnie na górze. I historia zaczęła się w marcu. W prawie cały kwiecień ten pies od 4-5 nad ranem do 3 w dzień wył. Bo to jest husky. No, wiadomo, nie? Z huskimi trzeba dużo spacerować. I ten pies wył po prostu od środka nocy do 3 w dzień, dopóki ona nie przychodziła z pracy. Jej facet zamykał się w pokoju, włączał na maksa telewizor, żeby nie było słychać tego psa. No wyobraźcie sobie, tu wyje pies, w drugim pokoju telewizor na maksa. My latamy z synem, cały czas dzwonimy w te drzwi, żeby on coś zrobił z tym psem, on po prostu ignoruje. I tak, zadzwoniliśmy na policję, policja nam powiedziała, że musimy skontaktować się z Ordnungsamtem. To taka organizacja, która załatwia takie problemy między sąsiadami. A tam nam powiedzieli, że musimy wypełnić taki blank, kiedy, w których dniach, od której do której ten pies wyje. No, napisaliśmy tą skargę, wysłałam ją do Wonsztatu, bo mieszkanie mam z Wonsztatu, i wysłałam to do Ordnungsamtu. No, coś zrobili z psem, zrobili coś. Pies teraz milczy. Nie mam na co narzekać. Ale po miesiącu moja sąsiadka dostała te listy. I teraz zaczęła się wojna przeciwko mnie. Wcześniej dobami wył pies, teraz moi sąsiedzi zbierają się na balkonach i krzyczą na całe miasto, że jestem ruską kurwą z dzieckiem. No bo jestem matka samotna, nie? No jak? No kim mogę być, jak nie kurwą z dzieckiem? I tak. I to po prostu ja już nagrywam te... Nie wiem, co z tym robić. Nie pójść znów na policję, znów się skarżyć. W ogóle, jak to ma wyglądać dalej? Czy oni niedługo przyjdą i mnie zabiją? Czy ja muszę już wyprowadzać się z tego mieszkania? I spotkałam się z jedną sąsiadką i rozmawiam na ten temat, a ona mi zaczyna opowiadać, że no przecież to jest pies, że on musi szczekać, że no, że on też ten. Ja mówię, ty chcesz powiedzieć, że w tej sytuacji pies jest ważniejszy ode mnie, bo pies musi szczekać, nie? A w nocy, no pies nie szczekał, nie, pies wył. Ja mówię to, że ja nie mogę w ogóle spać, miesiąc nie spałam, że moje dziecko przypuściło kilka dni szkolnych, bo nie mogło pójść do szkoły, bo my całą noc nie spaliśmy. Mówię, dla ciebie w tej chwili pies jest ważniejszy niż ja i moje dziecko, nie? A niech mój syn zostanie debilem i kurwa nie skończy szkoły, bo my hodujemy psa teraz u góry, nie? I musimy być wszyscy tolerancyjni. Kto ma rację w tej sytuacji? Co ja mam z tym zrobić? Mam zapisane wszystkie te nagrania, jak mnie wyzywają na cały świat tą kurwą. Myślę, że muszę iść na policję, nie wiem, kto mi co doradzi. Jedne mówią, że poczekaj, może się uspokoją. I najlepsze, że teraz ta sąsiadka chodzi, a wszystkich przeciwko mnie no, tam, namawia, tam, no, nie wiem, niedługo będzie zbierać na mnie podpisy, nie wiem, wymyśli coś, że ja tam coś źle jej robię. No, tak wygląda sprawa, nie? I w tej sytuacji okazało się, że ja jestem gorsza niż pies. Rozumiecie, o co chodzi? Nie wiem. Kto ma jakie zdanie, proszę mi odpowiedzieć.